Pokażę wam trochę mały hardcore. O, mój piszczel. Mój, że tak powiem, krwawy, niezniszczalny piszczel został też delikatnie. 3, 2, 1, już. Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, a tak naprawdę witamy składem, fajterskim składem. Sebastian Kotwica i schował się niejako przyczajony tygrys Kamil Hadała. Nie jesteś się, śmiało, odpadaj. Kamil zawsze jest, nie, z boku. W każdym razie jesteśmy na miejscu w Szczecinie. Jak to zacytujemy, klasyka. Przyjechali kozacy z południa zobaczyć, jak trenują kozacy w Szczecinie. No i co, jesteśmy w klubie Berserker Steam u Michała Matelli. Także zaczynamy za chwileczkę pierwszy nasz trening obozu, bo przyjechaliśmy na cały tydzień w ramach przygotowań walki do KSW. Mało tego, w ramach też przygotowań czekamy na jeszcze kolejną ekipę z kamerami, bo ekipa KSW również ma przyjść tutaj do nas, zrobić parę filmów promocyjnych co do samej walki. Gorąco, bo się chyba denerwuję przed pierwszym treningiem, albo się tak bardzo nie mogę doczekać. Za chwileczkę co odeślemy? Odeślemy kamerę właściwie niejako do boku, bo skupimy się na swojej pracy. Trener, jaki mam dzisiaj trening? Dzisiaj mam trening zapasków, także zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Kurwa, moja, to jest ta moja mocna strona? To jest ta moja mocna strona? Wziąłeś kostium zapaśnicy? Nie, wziąłem kostium Batmana i Supermana. Mogą być? Pierwsze dwa treningi są takie mocno techniczne, jutro mają być rundki sparingowe rano, więc rano ma być mocny trening. Dzisiaj robimy takie typowo dwa treningi rozruchowe, dużo takich smyczków właśnie chcemy od Michała Matelli gdzieś tam podłapać, takich rzeczy, które gdzieś tam jemu pasują i zobaczymy, czy one będą też pasować tym kamień. Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, poprawić swoją pewność siebie, wiedzieć jak reagować w niespodziewanych sytuacjach, dołącz do Sararaty. Nie czekaj, tylko w dostęp, zaufaj ekspertom i ucz się od mistrza. Siemanko, witam was ponownie, albo może właściwie po raz kolejny. Tak jest prawda, że odzyskaliśmy troszeczkę energii, bo byliśmy po treningu, na ten trening wpadliśmy na czczo, więc pasowało uzupełnić takim dobrym śniadankiem i dopiero teraz, jak naładowaliśmy trochę węgli, to możemy w ogóle się coś więcej wypowiedzieć. Mało tego, dzisiejszy dzień jest dość mocno treningowo-filmowy. Nie mamy dzisiaj naszego krakowskiego kameramena, mamy szczecińską kamerę Woman. Dostałem taki ładny mikrofonik, więc mogę się poczuć jak prawdziwy redaktor. I co powiedziałem, że filmowo-treningowo, albo inaczej, cały czas treningowo-filmowo, bo jeszcze ten trening... Raz, wybieg w lesie cię czeka. Tak, bo co tu dużo mówić, w ramach również promocji dzisiaj chłopaki nam towarzyszą z KSW, z kamerami i co tu dużo mówić znowu. Nie dość, że był trening zapaśniczy, on nigdy nie należy do przyjemnych, tak, trener zapasior to... Później jeszcze crossfit, nie? Później jeszcze tak, Tomek, chodź, poskaczesz, pobiegasz, znaczy jeszcze nie biegaliśmy, bo właśnie teraz jedziemy biegać gdzieś tutaj do jakiegoś szczecińskiego lasu. Tomasz musi jeszcze jakieś podbiegi, sprinty robić i dlatego ta dniówka robi się ciężka. Nie jest to koniec, na pierwszym treningu nie było Michała, ale widzimy się na zajęciach wieczornych. 18-19 mamy. 18-19. Jeszcze jakiś obiadek koło 4, więc naprawdę dzisiaj jest dzień mocno zajęty. No, muszę wam powiedzieć, że... Tomek miał nadzieję, że zrobi sobie drzemkę gdzieś tam koło 13-14, ale prawdopodobnie ta drzemka będzie już nocna, więc... Powiem wam tak, w ogóle popołudniowa drzemka to jest rzecz, która jest zajebista, która mi się marzyła, ale od 8 lat prawie mi nie towarzyszą drzemki popołudniowe, odkąd mam dzieciaki, także już to się skończyło. Kurwa, tak za tym tęsknię, dlatego życie zaczyna się po 40. Dobra, ale jeszcze przed 40 trzeba pobiegać po lasach, chodźcie. Lecimy. Thank you.
Muszę powiedzieć, że ja bardzo rzadko bywam w Szczecinie, właściwie jestem po raz trzeci, ale to jest pierwsza taka nieco dłuższa wizyta, gdzie mam okazję zobaczyć miasto i obrzeża miasta. No chyba sami przyznacie, że mega klimatyczne miejsce, jezioro szmaragdowe. Kręcimy tutaj małe sceny do trailera. I z racji tego, że ja bardzo często sam siebie z dużą dumą nazywam takim mieszczuchem, typowym mieszczuchem pochodzącym z Krakowa, to nie ukrywam, że akurat łono natury to też jest taki mega klimat, który lubię właściwie jako jak czasem wyjadę z miasta, tak? Także zajebiście pięknie. Można naprawdę odpocząć, bo również często powtarzam, że jestem zmęczony, że narzekam na te swoje obolałe ciało, duże tempo życia, a taka też jest prawda, że przed chwileczką tutaj chłopakom powtarzałem, że kiedy przysiądę na tyłku na jeden dzień, dwa dni, zdążę się nieco zregenerować, to za chwileczkę bardzo szybko mi tęskno do tego mojego dużego tempa życia. Szybko chwilę później do niego wracam i chwilę później również znowu narzekam. I tak w kółko się toczy. Co panowie, gramy? Jesteśmy gotowi. No. 3, 2, 1, już. Dobra, a teraz mi chodzi, żebyś się obrócił i tak stanął dumnie, tak wiesz. 3, 2, 1, już. Wyjechałem z domu na obóz przygotowawczy i jednym z bardzo ważnych argumentów było też to, że mówię, kurczę, odpocznę, obóz treningowy to dzisiaj są już tylko dwa treningi, nie ma w domu dzieci, nie ma seminariów, nie ma prowadzenia zajęć, nie ma YouTube'ów, choć jak widzicie, one oczywiście są, bo być muszą. Oczywiście są również chłopaki z kamerami z KSW, bo tak chyba wcześniej zaznaczałem, po treningu zamiast iść na drzemkę odpocząć, to po co tak naprawdę przyjechałem, to niestety, ale trzeba wykonać dodatkową część planu i to zaznaczam, bardzo ważna część planu. Oczywiście można się obrazić, można powiedzieć, że ja nie chcę, ale wtedy wiecie jak to wygląda. To masz tam 2000 zł za walkę, wygoń tego kamerzystę, nie nagrywaj, bo już nie musisz. Ale nagrywamy spokojnie, dobra, jakiś podbieg jest do zrobienia. Możemy? Gotowy? Już? O nie! Prawie koniec pierwszej części dnia. Naprawdę dość mocno wyeksploatowane, bo przypomnę, że robiliśmy trening zapaśniczy i te zapasy zawsze są bardzo niewdzięczne, są siłowe, są trudne, są bardzo męczące. Zamiast drzemeczki popołudniowej umówiliśmy się na kręcenie trailerów do KSW. Znajdujemy się w przepięknym miejscu. Co? Porobiliśmy trochę podbiegów. Pokażę wam trochę mały hardcore. O, mój piszczel. Mój, że tak powiem, krwawy, niezniszczalny piszczel został też delikatnie poddany próbie. A tak naprawdę poddanym próbie zostały drzewa w tym lasku. Jak macie ochotę zobaczyć, jak wyglądało koszenie drzew prawym piszczelem, prawym logikiem, to zapraszam na kanał KSW. Panowie, ja was mogę przedstawić? Tak, Jajko i Błażej. Jajko i Błażej. Czyli słuchajcie, bardzo często dużo ciekawych postaci, dużo ciekawych rzeczy się dzieje po prostu za kamerą, także ja tutaj też z dużą chęcią przedstawiam chłopaków, którzy realizują produkcje filmowe dla KSW. Sami powiedzieli kilka fajnych pomysłów, ale co, no muszę was podtrzymać delikatnie w napięciu. Odsyłam was również na kanał, gdzie cała nasza ciężka praca, bo jak widzicie, nie było tutaj nic udawane, jestem już po raz kolejny dość mocno zmęczony. Chyba wszyscy się wspólnie zgodzimy, że zasłużyłem na krótką przerwę. Po południu widzimy się na treningu z Michałem. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Jutro sparingi, czyli dzień chyba najważniejszy. Nie ukrywam, że najbardziej również na niego czekam. Dobra, odpocznijmy chwilę. Do później, siemano.